dzień dobry. Dzisiaj gościmy w Toruniu na 26. Mistrzostwach Polski amatorów i Natalia tutaj będzie skakała w tym konkursie i walczyła o obronę tytułu z zeszłego roku, gdzie była na trzecim miejscu. Zobaczymy, jak to jej się wszystko uda. Kaszojat wystartuje w kolejnym konkursie, no i oczywiście nie zabraknie moich wiernych kibiców. A ja zapraszam do relacji. No i rok minął i jedziemy do Torunia znowu. Tu nam konie chcą zjeść przyczepę. Teraz będziemy pakowali się. Zobaczymy, jak wejdzie konik. Uwaga, boboska, uwaga, boboska. Konie gadają w łeb. Nie, poszły są. I jeden zapakowany. No i idzie ciastek. Czyściutki. I zapakowany ciastek. Konie załadowane i możemy ruszać w drogę. Mamy 215 km do Torunia. Podróżując autostradą, szybko pokonujemy tę trasę, a nasze towarzystwo jest bardzo, bardzo miłe. No i zajechaliśmy do Torunia. Konie już się szykują, właśnie przyjechaliśmy na trening, Openiala trzyma Lorda, a Natalia siodła ciasteczko. A tam jest parkour treningowy. No i pierwszy trening. Ciastek tam sobie jedzie. O. Gdzie jeszcze nikt nie nagalował. A jutro się będzie działo, działo. Amatorskie Mistrzostwa Polski w Toruniu cieszą się ogromną popularnością. Zobaczcie, ilu zawodników startowało. Tylko w kategorii kucy było ich aż 53. Tu się przygotowują do swoich przejazdów. Różni jeźdźcy. Konkurencja jest dzisiaj bardzo, bardzo silna. Bardzo dużo kucy dzisiaj startuje. Także będzie trudno powtórzyć sukces z przyszłego roku, z zeszłego roku. No ale zobaczymy. Nie poddajemy się. Teraz Natalia Guzman i Beresteczko. Zawody rozgrywane są przez 3 dni. Pierwszego i drugiego dnia są rozgrywane półfinały. Najważniejsze jest, żeby przejazdy były bez punktów karnych. Trzeciego dnia rozgrywany jest finał. Finał jest rozgrywany w dwóch przejazdach. Do drugiego przejazdu, finału, kwalifikuje się tylko 10 zawodników z najmniejszą ilością punktów karnych zdobytych we wszystkich przejazdach do tej pory. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered no, man, I still go. Czwóreczka, było to jest czysta na razie. Na ród. Brawo! Sprawa, której obie szaleją i słusznie, ponieważ
ponieważ Natalia do drugiego półfinału przenosi bezbłędny wynik. O, dzień dobry, dzień dobry. Numer 155 dzisiaj. Nata, podziel się swoimi wrażeniami na gorąco. Jak było? Bardzo dobrze, tylko by puknęła na czwórce, na linii. Aha. Bo było albo wąsko bardzo dla takiego małego kucyka, albo szeroko dla większego. Aha, a tak poza tym? Prosty, no, łatwy? No taki może być. Ciekawe, co? No. Fajnie. Ósemka znowu była ciężka do zapamiętania. Ósemki, tak? No, ósemki, ty jesteś mistrzynią ósemek. Pani trener, jakie uwagi po pierwszym przejeździe? Poza tym, że mogę się przyczepić, że do jedynki było trochę za wolno, to super przejazd. No to dobrze, to dobrze. I było puk na czwóreczce. Było puk, ale to tam wyszedł duży skok do trójki i zabrakło potem do tej czwórki i się pukło, ale to... Drobiazgi, nie? Drobiazgi. Ważne, że było czysto. Jutro będziemy podkręcać tempo. No właśnie, i to lubimy najbardziej, nie? Także będziemy coś tutaj jeszcze obserwować. Całkiem niedaleko od koni jest takie urocze, piękne miejsce. Trzeba dodać, że jesteśmy nad Wisłą dzisiaj. Wspaniałe są takie chwile, gdy po zawodach można sobie iść i pomoczyć nogi w największej polskiej rzece, w Wiśle. Toruń to wyjątkowe miejsce. I drugi dzień się zaczyna. Nowy parkour, który wczoraj oglądaliśmy już po zmroku. Dzisiaj trochę wody tu na lawie, nie wiem co to będzie, czy tu się nie poślizgniemy. Trochę mam pewne obawy. Na pewno opracowany plan skrótów tutaj. Zobaczymy jak to będzie. Już ludzie powoli się zjeżdżają, ćwiczą. Płuce w zawodach są podzielone na dwie grupy, w zależności od ich wzrostu. Klasa AB i klasa CD. Beresteczko jest najwyższym z płucy i startuje w tej drugiej grupie. Przeszkody w tym konkursie są tak samo rozstawione, jednakże dla małych płucy są nieco niższe. No i po grupie kuców A1 są podwyższane przeszkody, teraz na wyższą wysokość już. Są porozstawiane. Zaraz druga część konkursu, też w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc, będzie się odbywała. Najpierw zawodnicy, którzy mieli jakieś tam punkty karne w wczorajszych przejazdach, a później dopiero ci, którzy mają czyste konta i w zależności od tego, jaki czas osiągnęli, będą startowali. Natalia była po wczorajszym dniu 9, także myślę, że będzie 9 od końca. Konkurencja jest bardzo duża. Tu oglądamy przejazd Pawła, który w zeszłym roku był mistrzem. Natalia w końcu doczekała się swojej kolei i jedzie w drugim półfinale. Po wczorajszym dniu zachowała czyste konto. Dziś postanowiła przejechać parkour szybciej niż wczoraj i może zrobić skrót na ostatniej przeszkodzie. Przygotowuje się w ten sposób do finału. W finale, żeby wygrać, trzeba nie tylko pojechać na czysto, ale jeszcze do tego jak najszybciej. A z małymi kucami naprawdę nie jest łatwo, uwierzcie mi, one są bardzo szybkie. No, I don't.
przejazd. Idziemy pogadać z Natalią po przejeździe. Zobaczymy jak wrażenia. I co? I co? Wrażenia? No niesamowicie, nie? Niesamowicie. Skrót na dziewiątce zrobiła dla tatusia. Pięknie. No. Ale pod pełną kontrolą, no pięknie. Ona jako jedyna zrobiła skrót na dziewiątce. No? Jako jedyna. Gorąco. Zadowolona z drugiego przejazdu? Bardzo zadowolona. No. Czas pobity. Idealnie. Jak na razie chyba jestem druga. Masz drugi czas, no. No. I pod kontrolą. Jak ciastek się spisywał? Bardzo dobrze. I skróty, nie? Piękny, ten ostatni był piękny. Ale zobaczcie, jak ona się skrzy. Czy ty ją brokatem smarowałaś temu? Tak. A możesz zbliżyć, zobaczyć, jak koń jest mokry. Po jednym przejeździe. No, pokaż. Na przejeździe koń jest... Cały mokry, ale z tyłu... Wszystko. No, to jest wysiłek normalnie, nie? Słuchaj. Ta, co koniomu grzywy plecie i ogony rozplata. Tak to wygląda od kulis. Gotowość do startu, jest nią Agata Jasińska i Forlord. Przygotowuje się z numerem 15 na dwojga. Wraz z nami na zawodach w kategorii juniorów na dużym koniu startowała koleżanka Natalii, Agata. Agatka ze swoim koniem zna się bardzo krótko i dla tej pary ten wyjazd był wyjazdem raczej takim treningowo-zapoznawczym. Drugiego dnia rozgrywane były zawody Hobby Horse i nie mogło na nich oczywiście zabraknąć Kaszojada. Zobaczcie, jaki dał wyjątkowy popis. Pomarańczowa! Dzień dobry, jak masz na imię? Gabrysia. A ty? I gdzie tutaj startowaliście? Gdzie my jesteśmy dzisiaj? W Toruniu. W Toruniu. W jakim konkursie? Jeden konkurs tu jest, nie? No. Jak wam poszło? My to. Ja miałam 20 sekund i 30 jeszcze dalej, nie pamiętam. To masz szansę na dekorację. No. A ty? Ja nie wiem. Nie wiesz. Ja miałem ile punktów karnych? Dużo. 18. Ale Kaszoja taki jest, jego jest trudno poskromić, nie? Widziałam. No dobrze, no to do zobaczenia. Dzień dobry, jak ma się na imię? Amelia. Natalia. A jak wasze koniki mają na imię? Prima. Prima. Prima i Diego. Wspaniałe, jakie nauszniki wynoszone. A powiedzcie mi, skąd przyjechałyście tutaj? Warchanek, z Grudni. A gdzie to jest? Daleko stąd? Nie, ja mieszkam koło Inowrocławia. Koło Inowrocławia. Bardzo blisko. Ja... Tak. Wieś. Aha, to też niedaleko tutaj, 100 km? 50? No, nawet mniej. Nawet mniej, czyli tutaj na miejscu jesteście, tak? I jak wam się skakało dzisiaj? Bardzo fajnie. Tak. Tak? I jak były czasy? No, fajne, nie zapamiętałam. Nie? No, z jedną zrzutką byliśmy,
bo zbyt mocno skróciłam zakręt. O, ja cię, ale to są, wiecie co, to są takie uroki, można powiedzieć, jak ktoś chce dobry czas zająć, to musi skracać, nie? Słuchajcie, na pewno wam pójdzie lepiej. Tak. Zapraszamy do Barłomina, do nas, na zawody Hobby Horse, bo takich jest dużo u nas. No i powodzenia w następnych zawodach. Ćwiczcie, nie? Dziękuję. Jest ranek, Natalia przyszła nakarmić beresteczko. Czy jesteś głodna? Jesteś głodna? To... To jest jej śniadanko. Tak, głodna. Głodna. Proszę. No i kucyk dostaje śniadanko. A co tam w śniadanku mu dajesz? Co jakieś on... musli, sieczkę. No. I witaminy. Witaminy, tak? Żeby miał taką... Żeby miał siłę, nie? No i trwają przygotowania. Natalia ogląda parkour przed pierwszym przejazdem finałów. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Wszyscy zawodnicy wystartowali do pierwszego przejazdu finału. Tylko ci z czystym kątem mogą się zakwalifikować do drugiego nawrotu finału, gdzie o mistrzostwo będzie walczyć najlepsza dziesiątka. Bardzo trudna okazała się przeszkoda numer 2, na której odpadło około 20 zawodników. Zobaczcie przejazd Natalii. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Niestety, ten jeden błąd zadecydował o tym, że Natalia nie weszła do drugiego nawrotu finału i te zawody dla nas się zakończyły. Już dziś mówimy Toruniowi do zobaczenia za rok. Muszę powiedzieć, że ślicznie dzisiaj wyglądacie. Ślicznie wyglądacie. Co, nie poszło do końca, pomyśli, co? No, na pierwszą krzyżowała, w ogóle się nie skupiła. No też duże zakwasy, bo wczorajszym był po 3-tygodniowej przerwie od skoków, no to się dziwić. I ciężko jej wyrobić ciasne zakręty, ale tak to git. Nie, no dobrze, dobrze. No i to chyba ta pierwsza zrzutka cię trochę zdeprymowała, że na ostatniej też ci była mała, co? No, na ostatniej, no to ja zgubiłam strzemię, bo ona zrobiła taki silny skok na dziewiątce. I nie poszło, nie? No tak to bywa, no niestety. Ale nie ty jedyna, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy 10 zawodników przejechało to na czysto. Pytanie, ile ma 4 punkty karne? Nie wiem, no dużo. Ty masz 8 chyba, wiesz? 8 masz. No w każdym razie dobry wyjazd. Spisałyście się. No i tyle, nie?